Nazywam się Piotrek Konopka i zapraszam Was na 9 już odcinek z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat narzędzi i tych, jak te narzędzia powinny wspierać nas w pracy zdalnej oraz tego, w jaki sposób potwierdzać bądź zaprzeczać wykonaniu danej czynności. W pracy stacjonarnej bardzo często używamy rozwiązań analogowych. Najprostszym rozwiązaniem analogowym jest kartka papieru i długopis. Idziemy, podpisujemy odbiór, zostawiamy komuś informację na biurku. Wystarczy właśnie do tego standardowa kartka. Czasami wystarczy rozmowa, ale gdzieś w tle mamy jedną czy drugą osobę, która jest świadkiem takiej rozmowy, gdzie informacja jest przekazana. Jak to wygląda na temat narzędzi w pracy zdalnej? Tam jest troszkę trudniej. Od 13 marca, gdy wszyscy poszliśmy na pracę zdalną i dużo organizacji nie było gotowych do tego, żeby taką pracę zdalną wdrożyć, okazuje się, że nie ma również wdrożonych narzędzi. Co to znaczy narzędzie? Na przykład w jaki sposób podpisać listę obecności? Wszystkim od razu się kojarzy, że powinno być jakieś zaawansowane narzędzie wdrożone, które pozwala liczyć obecność, które pozwala składać wnioski urlopowe i akceptować te wnioski urlopowe, które pozwala sprawdzić, jak dużo tego urlopu mamy i kiedy nam się kończą badania lekarskie. To jest narzędzie zaawansowane kadrowe, ale czasami wystarczy zwykły mail. Wystarczy listę obecności papierową zastąpić mailem, wysłanym rano, że zacząłem pracę i wysłanym wieczorem, że tą pracę skończyłem. Czasami wystarczy skorzystać z facebookowego messengera do wymiany informacji, jeżeli nie umiemy z niczego innego korzystać. Podoba Wam się Zoom? Korzystajcie z Zooma. Umiecie korzystać z hangouta google'owego? Korzystajcie z hangouta google'owego. Po prostu korzystajcie z tych narzędzi, które są dla Was proste i intuicyjne i które umiecie zacząć wdrażać już dziś. Ponieważ wdrożenie każdego narzędzia to jest zbudowanie nawyku. I w momencie, gdy wszyscy poszliśmy na pracę zdalną, tych nawyków nagle musimy zmienić bardzo dużo. Także postarajmy się, żeby te narzędzia nas nie zabiły organizacyjnie, żebyśmy umieli z nich korzystać, żeby one po prostu rozwijały się razem z naszymi potrzebami. Czyli najpierw wykorzystujmy maila, Facebooka, Messengera, Zooma. Powoli, powoli będziemy dochodzili do perfekcji, doskonałości. Natomiast na co warto zwracać uwagę w pracy zdalnej i w komunikacji? Na to, że jeżeli czegoś nie ma na mailu, to nie istnieje. Ludzka pamięć jest zawodna i czasami po prostu rozmowa nie wystarczy. Także pamiętajmy o tym, żeby po każdej rozmowie wysłać najprostszego maila z podsumowaniem i najlepiej, żeby ten mail był potwierdzony, tak zrozumiałem, tak zrozumiałam. Ułatwi nam to w bardzo znaczący sposób pracę. Pamiętajcie o tym, jeżeli czegoś nie ma na mailu, to po prostu nie istnieje. Dzięki serdeczne za dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia i zobaczenia jutro. Na razie.